Małopolskie TV. Małopolskie TV, Małgorzata Krańska. Rozmawiamy z Dianą Bobą, finalistką konkursu Miss Polski Nastolatek 2013. Diana, jak wspominasz wybory w Kozienicach? Bardzo dobrze. Cała organizacja przebiegała super. Każdy dzień był naprawdę zorganizowany. Rywalizacji między dziewczynami jako takiej nie było. No, jeżeli chodzi o konkurs, no to oczywiście była. Przed wyborami miałyście zgrupowanie, tak? Kręcony był też film z waszego pobytu. Gdzie on był kręcony? Gdzie było to zgrupowanie? Jak ono wyglądało? Zgrupowanie było w Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu. Każdy nasz dzień wyglądał tak, że wstawałyśmy rano, szłyśmy na śniadanie. Z początkowych dniach był make-up, stylizacja, potem zdjęcie do katalogu. W końcowych dniach już wstawałyśmy rano i od razu była choreografia. Czy tamte już zdobywałyście punkty? Znaczy nie, to była taka, jeżeli chodzi o te konkursy, to była taka rywalizacja bez punktów dla zabawy. Wygrałaś rywalizację na najszybsze przebranie się. Tak, i chyba bardzo mi w tym pomogło, że miałam pokój dość blisko. A już sam występ w Kozienicach. Występ był pod koniec czerwca. Czy ktoś ci towarzyszył? Tak, przyjechała moja mama, moja siostra i mój chłopak. Jak to wystąpienie na scenie wtedy? Czy miałaś tremę? Powiem tak, że przed występem nie miałam, ale jak już weszłam na scenę, to się pojawiła. Które wyjście na scenę było najtrudniejsze dla ciebie? Dla mnie najtrudniejsze było chyba to ostatnie, dla mnie piąte, kiedy już miał być wybór tej głównej dziesiątki. I jak przyjęłaś ocenę sędziów, werdykt jury? Znaczy pogodziłam się z nim, nie wiem, no. Powiedz, czy miałaś jakieś propozycje? Czy ktoś cię zauważył może z kręgu? Jak to wygląda w ogóle u was tutaj? Znaczy ja podpisałam umowę ogólnie na 3 lata z Misslandem. Oni mi załatwiają agencję. No ale osobiście żadnej propozycji jeszcze nie dostałam. Może się doczekam. Co planujesz teraz? Teraz? Nie wiem. Znaczy jak są wakacje, to na pewno będę szukać jakichś ofert do reklamy, do jakichś wystąpień. A jeżeli chodzi o szkołę? No, na zakończeniu roku niestety nie byłam, ale zostałam zwolniona przez mojego wychowawcę, więc większych problemów nie było. A czy planujesz swoje życie związać z modelingiem? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wszystko się okaże. A jak zamierzasz spędzić wakacje? Co zamierzasz robić teraz? Znaczy, mam młodszą siostrę, którą się opiekuję, ale też myślę, że wyjadę do taty na tydzień. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali oraz dopingowali, mojej rodzinie, znajomym, internautom, którzy oddawali na mnie głosy. Polecam wszystkim wzięcie udziału w takiej przygodzie.